Dobra, zaczynamy. Zaczynamy, zaczynamy, zaczynamy. Ściszyliśmy trochę grę, żeby nie była zbyt głośno. Tak jak wczoraj skończyliśmy, jesteśmy na takiej wyspie oddalonej dość daleko od naszej głównej bazy. Oczywiście możemy się do głównej bazy przenieść, ale niestety bez naszych przedmiotów. Ona się znajduje gdzieś tutaj na południu daleko. No zobaczymy, zobaczymy zaraz co tutaj wymyślimy. Ja bym chciał skorpiona u... O, ktoś domek tam założył, nie wiem czy to widzicie. O, jak to słońce przestaje świecić, ta gra po pierwsze wygląda 10 razy lepiej. Po drugie zaczyna to mieć sens wszystko. Bo jak na razie to nie miało. Widzę już Gimolek jest chętny do gry, przerzucam go. Halo Gimolek. Sebek, Sleipnir. Dobra, mam już was. Jeśli ktoś gra z nami, niech wbija na TeamSpeaka. Siema. Tylko nie róbcie zamieszania za dużego. Siema, siema. Chłopaki, wiecie, że ja zostałem na tej wyspie, nie? No. Dinozaur wczoraj umarł. Utopił się. Utopił się. Ale już ktoś się znowu oswoił. Jest moja ex w bazie. Dobra. No ja tu nie mam i wyjścia, jak tylko do was iść na to południe. Chociaż to może być długa droga. A co jest sprawa? Ogólnie wczoraj Nerwerię nas spotkałem. No wiem, bo ja mu powiedziałem, gdzie jest nasza wioska. A, ja sobie z nim trochę pogadałem i mówił, że coś tam będzie z tobą rozmawiał, że chcę dołączyć. Znaczy wiesz co, ja mu dam admina, możemy spoko mu dać admina i on wtedy będzie mógł sobie spokojnie ten, tam działać, nie? No, tylko że jest też, że jak wczoraj przed z jakimiś swoimi trzema czy tam dwoma znajomymi, no, to oni okradli nas. W sensie, no bo pewnie nie ogarnęli, o co chodzi, nie? Też ktoś najprawdopodobniej z naszej drużyny, chociaż nie jestem pewien, nie chcę oskarżać, bo możliwe, że ktoś drzwi po prostu zostawił. Bo mieliśmy ze Sleipnirem pełną metalu, tam mieliśmy metalową dzidę, ja miałem jeszcze metalową siekierkę i lepszy ekwipunek. Wiesz co, prawda jest, w ogóle to ja was trochę słabo słyszę, mimo tego, że już mam wszystko ten. Możesz się sobie podgłośnić, czy nie? Czekaj, sprawdź. Czy ja cię muszę podgłośnić, bo ja cię mogę podgłośnić jak coś. Dobra, przepłynę tędy, powinno być bezpiecznie w miarę. No, ja już mam na maksa chyba. Dobra, to ja cię podgłośniam. Powiedz coś. Coś mówię. Dobra, change volume. Mówię coś, ciągle. No, powiedz coś, Sleipnir. No, mówię coś. No, powiedzmy, Gimolek. No, halo, halo. Czy mnie dobrze słyszy? Jesteście w miarę. No i ogólnie chodzi o to, że ktoś zabił po prostu mnie, a Sleipnir był poza domkiem, w ogóle leżał gdzieś. I takie najważniejsze rzeczy ukradli nam. Tak, jeżeli się poza domkiem... Wiesz, no to jest taka gra, że tu nie masz co się przywiązywać do tego, co żeś tam uzbierał. Tylko wiesz, to trochę nie fair, bo to najprawdopodobniej ktoś z drużyny, bo byliśmy w domku zamknięci. I co, i domek jak żeście wrócili był ciągle zamknięty, tak? Tak. Ale wy byliście martwi? Czy co? Znaczy Sleipnir był zrespany jakby pod domkiem, jakby ktoś go wyrzucił, a ja musiałem się... Ale co, to w nocy, no to zalogował się ktoś i ten, no możemy wywalić osoby, których nie kojarzymy, nie, z Tribe'a. Z kogo, komu ufamy, jest jakiś Józek, Bungo, Hash Nitrokosur. Józek był sobie tam grał jakoś tak hash, samemu. Hash Nitrokosur dopiero ten, dołączył, bo Melman... Bieras, Bob, Ząbek, Toiteusz, Pio, Sebek, Sleipnir, Halinka, Bonkol, Melman, no to same takie osoby są, co raczej nie ten, nie? Ogólnie to są, polecam, żeby każdy przynajmniej miał jednego raptora, bo wystarczy, nie wiem, 10 level i sam T-Rexa potrafi rozłożyć. Tak. Znaczy nie wiem jak po tym update'cie, bo po tym update'cie zaczęły jakoś częściej bić ogólnie wszystkie dinozaury, ale ten raptor jest serio, on jest mega mocny, bo sam T-Rexa wczoraj sobie tak go normalnie rozkładałem. I ale duży dinozaur tam jest, o Boże, T-Rex tam jest. Już odbagowana jest trochę gra, bo już trafiają te dinozaury, już tak się nie bagują. Tak. No, zauważyłem. Ale przeciwnicy trafiają, czy nasze trafiają? No, trafiają. To słabo, bo to jest niebezpieczne wtedy. No i bardziej zoptymalizowane gra mi się wydaje, bo jakoś mniej lagów jest. Tak. Dobra, to ja sobie przygotuję dzidy, no i będę do was płynął, wiecie? Bo też trochę mi się nie chce teleportować. Jakbym po drodze znalazł... jakbym po drodze znalazł skorpiona, to może spróbuję oswoić, tak? Bo my mamy siodło na skorpiona. Na skorpiona i na można wykraftować. Próbowaliśmy wczoraj oswoić. Co on mięso zżera?
Ale bardzo tak. Powoli było wczoraj, że spada, do 10% spadł mu ten taming i nie chciało już potem już... Wiesz co, może go za mocno ubiliście? Właśnie nie, bo był ledwo co oszołomiony, bo tam drugi skorpion go bił, tak, i tylko go tym jadem tam. Ono ogólnie się ciężko oswaja. Też surowe, te ptaki tu biegają. Też zepsute mięso je ten skorpion. A i są, wczoraj ze Sleipnirem tak chyba z 2 godziny chodziliśmy, przeszliśmy całą mapę dookoła i nie ma żadnych cave'ów, to trzeba no. Zrobić jakąś ekspedycję, żeby w głąb wyspy jakoś wyruszyć i tak poszukać. Wiesz co, na pewno na krawędzi cave'ów. Mapy nie ma cave'ów, nie, cave'y to raczej będą, no tak jak myśmy wtedy, tylko że widziałeś, ten cave w ogóle nie prowadził do wulkanu jakby, on był... A już jestem głodny. Nie wiem, on był tak jakby u jego zbocza i w ogóle gdzie indziej prowadził. Wczoraj byliśmy na tym wulkanie przy tym promieniu tam czerwonym i tam też nic nie było. Byliśmy ogólnie przy każdym tym latającym i wszędzie było to samo do zrespienia, ten Broodmother. Chociaż jakiś koleś mówił, że po jakimś czasie tam się zrobił Aver Spider czy jakoś tak. Aha. Jest możliwe, że to się jakoś zmienia i inne w ogóle bossy są do przywołania. Wiecie co, ja mam problem, bo jestem na tej wyspie, tylko że już nie mam tego dinozaura, żeby przepłynąć na drugą stronę, nie? No teraz dodali jeszcze większego tego w wodzie, takiego... Ale on jest roślinożerny raczej. Aha. Przynajmniej tak było w książce z tego, z dinozaurami. Też chciałem przedmiotów, zabrali. Ale wiesz co, Slepir, ci powiem, ten brontozaur dalej pada na 3 hity. No ale nic z niego nie wypada dalej? No jak to nie, Prime... Tam chyba 3 prime mity tak średnio i jakieś tam rzeczy do przywołania bossa. Tylko że dalej się bugują i jadą sobie. Wiecie co, ja płynę. Żebra z niego wypadają. Ja płynę na drugą stronę. Jak mi ten megalodon tu zaatakuje, no to go będę bił, nie? Dzidą. Ciekawe, czy się łukiem da strzelać pod wodą. Nie da się. Nie? No dobra. Kurczę, boję się, że mnie zaatakuje. Ogólnie jest pełno ładnych miejscówek i takich użytecznych, że pełno lasu dookoła i woda, tylko że praktycznie maksymalnie na drugim końcu mapy niż my jesteśmy. I tak wytniemy ten los. Pamiętaj, że każda miejscówka, w której zaczynaliśmy, też była ładna i miało super las i ten, tylko że jak my się tam osiedlamy, to no ja po wiem. Godzinie nie ma lasu wokół. Ale odrasta las. A odrósł nas tam, nam ten? Tak, jedno tak. Drzewko na całą bazę. Jednocześnie, no bo podobno nie może być ludzi wokół, no, a jak myśmy tam byli, no to nie dziwicie się, że nie odrosło. A poza bazą tam coś odrosło na tym zboczu? No kamienie wróciły. Nie, płynie rekin! Będę pełno walczył. Ludzi tu śpi na plaży, a ja ich staram się nie zabijać. Nie, wiesz co, moim zdaniem trzeba domki porobić, nie? No każdy sobie powinien domek zrobić jakiś tam w miarę. I zrobić drzwi na kod, bo wtedy nikt nie może otworzyć, nawet jak jest sklany, o ile nie znam. Nie, ja jak drzwi na kod widziałem, to był każdy mógł otworzyć, no, tylko tak? Że nawet ci poza... No tak, każdy może otworzyć, ale ci, co nie są w klanie, mogą jeszcze właśnie na kod otworzyć, nie? A, no to chyba, że tak. Może ten megalodon płynie w innym miejscu trochę, mam nadzieję, że uda mi się uniknąć śmierci. Mi się stamina skończyła. Jak oni nam wybiegli do bazy, jak mamy ten drzwi zamknięte? Oni w ogóle można tam wskoczyć do bazy, tam z boku. To oni się na te kamienie i przeskakiwali, tam wczoraj Nerwarian tak przeskakiwał. Duszę się. Co zrobić jak się dusza w wodzie? Spację, to do góry wypływasz. Jak nie ma staminy, to nic nie zrobi. Kurwa, no to zginę. Dobra, to zaraz będę u was, chłopaki, wiecie? No bo nic nie zrobię. Nie spodziewałem się tego, że to tak wygląda, że się można nagle udusić pod wodą. Aż mi się już noga złamała. Dobra, ginę. Zgon! Oj, szkoda, znów będę ten. Mamy tam jakieś składniki do budowy? No, czy właśnie szukam. Czekajcie, który to będzie ten? Cooldown 2.30. Na samym dole, tak po pole po prawej. Ja właśnie widzę. No trochę szkoda. No w skrzynkach mamy składniki tutaj. No drzwi są otwarte do domu. Nie dziwcie się później, że kogoś zabijają albo ten, nie? To czy były zamknięte rano? Proste. Rano były zamknięte. No rano były zamknięte pewnie. Tu w ogóle nie ma drzwi w tym miejscu. Dobra, są moździerze, są te. No nic, to biegnę do was. Drabina jeszcze stoi chociaż? Stoi.
No to dobrze. Chociaż ja tutaj muszę prędzej znaleźć drewno. Macie tam jakieś składniki u góry? Czy mogę sobie tutaj już szukać, bo i tak tam nic nie będzie? Tam chyba nie ma w ogóle drewna, ale jest chyba 300 skóry. No to hop, suba dał. Dzięki, no to hop. 300 skóry mówisz? O, to by się przydało. Ja jeszcze przy sobie noszę 200, bo teraz jak ruszyłem, to trochę zebrałem. To wiecie co, ja idę do was. Rzucicie mi kamień ten, ja sobie porobię narzędzia szybko i te. Bo jak ja tu zacznę z ręką bić ten drzewo znów, to będzie padaka. Ale drzewa, cała dolina odrosła drzew. Nie wiem, czy zauważyliście i kamienie, wszystko odrosło. Tak. Brzmi sub, dzięki za suba. Ej, no tu też, no co wygadacie, wszędzie drzewa, cały las odrósł na tej górce. No tak, no wszystko je po nocy, zazwyczaj wszystko odrastało. Co to, jakaś maszyna chyba do czyszczenia ulic przyjechała obok mnie. Boże, jak to słońce świeci, jak te FPS-y spadają przez to. Nie, powinna być opcja wyłącz słońce. Bo naprawdę, jak zajdą chmury, to tak FPS-y rosną. A to słońce to jedyne co robi, to razi. Razi. Kamienie też odrastają. Dobra. Okej, okay, udało mi się przedostać. Widzę kolejne jakieś... na TS-a. To i to już jest. To i to już ty sobie dopisuj ark do Nika. Dobra. A jak myślicie, dam radę z dwoma Firexami naraz? Wiesz co, jakbym był ubrany, to byśmy pewnie dali. Dobra. Ej, to właśnie tym raptorem dał radę temu dużemu, temu takiemu wielkiemu? Raptorem Brontozaura można 4 strzały około. Znaczy, no ja idę po prostu w damage, mam już 407% mili, więc... Dobra, biegnę do was. Jestem w środku. Gdzie byście mi mogli dropnąć trochę z rzeczy, żebym mógł sobie porobić? Ja wracam właśnie. Nie, jestem daleko od bazy. W ogóle wczoraj w nocy ja wpadłem na serwer jeszcze na chwilę. No i ten idiot zrobiła te problemy wczoraj. No, ja co się stało? Bo ty masz taki mikrofon, że ja nic kompletnie nie rozumiem. Mówię, że wczoraj w nocy wszedłem na serwer, no i podchodzę do bramy, jak ktoś próbuje rozwalić bramę. I to była ta gildia, co robiła nam problemy wczoraj. No. Pandylipka. No. No to trzeba ich wziąć i zaorać, nie? No już zaoraliśmy ich wczoraj. Wziąłem raptora, no i zacząłem ich zabijać, no ale potem dostałem disconnecta z serwera i spadłem z raptora, no i jak już przeszedłem na serwer, to ani raptor, ani ja nie żyłem. Ale to trochę, czemu żeście ich zaorali za pierwszym razem? Może żeście ich zaatakowali? Bo oni nie, bo oni wskakiwali do bazy i chcieli kraść te ze skrzynek. La villa pana Bierasa, la villa. Układali te fundamenty tam przy skałach i wskakiwali za płot. Trzeba płot powiększyć, bo mały jest. Fajna ta la villa pana Bierasa. To wiem wam. Mówię, dobra, czekam na was w bazie, nie? I za ile się was mogę spodziewać? Bo nie wiem, bo jak macie zamiar za 15 minut przyjść, to ja sobie idę stąd i po prostu ten... sam coś zacznę robić, nie? To już jadę. Ja jestem bardzo daleko. A tu są te szafy nasze. Na pewno trzeba ten płot podnieść, nie? Bo nie może być tam w ogóle, ja już mówiłem, właśnie przy tych kamieniach mówiłem, że ten płot jest za niski, nie? Znaczy nie, że oni po prostu, tam trzeba dostawić jeszcze jeden ten. O, jest skóra, jest fiber, a są tu składniki. No, wystarczy 10 minut raptorem, pójdziesz tam pod i już masz jakieś 100 skóry. Bo on wszystko zbiera od razu jak zabija, więc... Tak? No możesz po prostu gryźć ciało przeciwnika i wtedy zbierasz automatycznie. Ja będę zbierał skórę na te nowe zbroje, bo nic nie mam. Dobra, a ja... Wiesz co, tu jest pełno skóry w tych w siatkach, są, nie? Nie wierzę, a raptor egg, da się go wykluć? Ja się nie wiem, ale chyba nie. Są, nie wierzę, dinozaurem tam gdzie są szafy, bo później nie wyjedziesz i będziesz musiał na dół schodzić. Tak. No to jest takie jakby tu chyba usko. Właśnie nie wjechałem, wiesz, wydaje mi się, że właśnie stanąłem przed tym, bo sobie pomyślałem o tym, że mogę już nie wyjechać. Taki byłem, kurde, ostrożny. Chyba w tym poczu tam polepszyli tego wielko. Dobra, robię sobie zbroję. O kurde, nie w tą stronę pojechałem. Siema. Halo. Siema. Dobra, rękawiczki, wszystko już mam, jeśli chodzi. Chce ktoś surowego mięsa, bo mam przy sobie 350 sztuk. Nie, dzięki.
Jak mnie znajdziesz, to możesz dać. A gdzie jesteś? Obok zielonego obelisku. A, ja jechałem w stronę Smilesa. Czego nam tu brakuje? Drewna. A, no dobra. Co robi jajo tego? Nie możesz je zjeść albo skraftować coś z niego chyba. Fiber. Tu jest, wiecie, bardzo dużo składników mamy różnych. Moim zdaniem te szafy trzeba by było gdzieś schować. Przynajmniej w jakimś budynku. Dlatego byłem za tym, żebyśmy wybudowali tą taką... Jak to nazwać? Ratusz, mówiłeś. Tak, ratusz. No, coś takiego. Taki wspólny budynek po prostu. No, no to nie musi być wielkie jak ratusz, ale przynajmniej żeby to miało jakiś ten... jakieś pomieszczenie zamknięte, tak? Nie wiem czemu, ale dinozaur mi dużo szybciej leveluje niż wczoraj. Nie wiem, może ma niski level. Nie, ma 21 już. Co ty gadasz? No gdzie, ja... gdzie ty go chowasz później? Nigdzie, tam do bazy. A kto moją ex zrobił na nowo? Chyba Bonko, bo rano grał. Wisz? W ogóle ten raptor ma 407% damage'u, bo mu ciągle w damage idę. Ja brontozaura na 4 hity rozwalam. Czekaj, ja zobaczę na ten... Aha, oczywiście wody nie mam. Zobaczę, na ile hitów ja rozwalam tego... Trajka. A czym bijesz? Wiesz co, sikierką bije, ale się 3 na mnie rzuciły, może być ciężko. Postawiliśmy wczoraj ten piec do przytapiania metalu. Tak godzinę... Biją moją ex, kurde, dwa. Mam tak... nadzieję, że jej nie zabiją. Tak godzinę stał i się nie przetopiło. Jaką godzinę? Z 3. Zanim jeszcze my wyruszyliśmy, przecież już go wsadziłeś i jak wróciliśmy, jeszcze siedział. Pomóż. Ja się zaraz zmęczę od bicia ich. Mogę sobie dzidy zrobić najpierw, a później się nimi zajmować. No, moja ex żyje, to najważniejsze. Przestała wam konsola może działać? Ten pod tabem jest. Zmienili, pod tabem jest konsola. Właśnie też się wystraszyłem, że nie działa już gamma. Prawie zginąłem, wiecie? Zresztą mi chyba od braku wody życie schodzi. No teraz już schodzi. Dobra, idę do wody szybko się napić, bo przecież padnę. Chociaż nie mam wody przypadkiem nabranej? Nie, nie, bo jeszcze nie mam. Okej. Mam level up. A ten Triceratops mocny? Nie, on nie jest jakiś. On chyba tylko do noszenia jest. I drewno zbiera fajnie, podobno. O kurde, moja ex chyba leży do... A nie, dobra, Boże, się bałem, że się wyłożyła. Dobra, ja zbieram dinozaury. Moja ex. Kiedyś to te dinozaury były mocne, a teraz 3 się na ciebie rzucają i ci nic nie robią. 3.
Nie wiem jak dzisiaj, bo dzisiaj już tam trafiają, ale i tak mimo tego, że biją nic nie zabierają, no ale wczoraj to normalnie z 6 strajków potrafiłem na siebie wziąć i nic mi nie robiły tym raptorem. Wczoraj było zbugowanym strasznie. Tam chyba leży jeszcze jeden, co? O, leci ten, kryształ jest obok bazy, zaraz go postaram się zebrać. Wczoraj podbiliśmy do kryształa, 45 level był. No ja dzisiaj też 45 level tam przy wyspie tej takiej, w której zaczynałem. Ten fioletowy tam chyba. Nie wiem, wiesz co, one się zrzucają się i znikają, nie? Na nich jest licznik, więc, znaczy licznik, ten spada im jakby ten takie na 100, nie? To jest coś w celu ich życia. Wpisz w konsoli Gamma 3, mówicie gdzie jest? Pod czym? Tabulatorem. Tabu. Przepraszam, macie Gamma 3, rozjaśniliśmy ekran troszeczkę, zobaczymy czy tutaj się dość da zlutować z tego. A nie mam 25 przypadkiem, no mam 25 przecież. Dość dyszy w mikrofon. O, zajebiście. Dobra, o, metalowy kilof, metalowy pike i metalowa siekierka, ale no, mi się trafiło. No, metalu się nie da przepalić. Ale zdobył to. Na pewno się jakoś da, wiesz. No, próbowaliśmy wczoraj, to się jakoś nie szło. Niech ktoś ten chce mikrofon garnie, bo co chwilę albo jakieś skrobnięcie, albo jakieś stuknięcie. Wydaje się, że po prostu więcej metalu. Dominik albo Sleipnir, Dominik, to u ciebie. Już prawie. Więcej metalu mi się wydaje wrzucić. Co mi się dzieje? Czemu mi połowa ekranu znika? Bo jeden to za mało. A skąd ten metal wydobywać w większych ilościach? Pewnie kilofem metalowym, co? Właśnie nie wiem, ja szukam cave'u właśnie, bo ktoś pisał, znaczy czytałem wczoraj na jakimś forum, tam właśnie od ARK jakiś tych Anglików, że znalazł cave'a, to 12 wydobył z jednej skały takiej wiesz większej. Co, ja zwykłe skały i mi metal wypadał, nie? No tak, ale to rzadko drobi, tam po jeden czasami. No my mamy teleport do cave'a, możesz spróbować. Jak tam się zrespię, to nie będę nic miał, będę musiał jakoś zrobić. No tak, ale wystarczy, że się dzidę zrobisz, tam wejdziesz, bo tam wiesz, te skorpiony miały trzeci level, nie? Pająki były. No to pająki. No tam wybiegam, jakbym tam się teleportowałem, wbiegam, tam na tym przebiegu. I połowa ekranu mi mruga na czarno, odkąd tej konsoli użyłem, czy to jest normalne? Czekajcie, nie. Zatabuję i wrócę. Ja sprawdzę jak ten. Kurna no, mruga mi. Mam nadzieję, że to się przestanie za chwilę robić. Tak. A no tak, jestem głodny oczywiście. Jak to tu wygląda? A mamy ten piec gdzieś on stoi? A tam na górze stoi na takim tym, na fundamencie. No powiem wam, że metalowym kilofem wcale się to nie ten. Ciekawe co on ma, że on jest metalowy, dłużej wytrzymuje? Więcej uderzeń czy jak? No pewnie największy damage chyba ma też, jeżeli chodzi o bicie. No na przykład dzida ta metalowa ma napisane tam stacy na dole, a drewniana nie. Ta dzida metalowa w ogóle jest strasznie OP. Ona się nie łamie to po pierwsze chyba. No ale nie można też ją rzucać. No ale po co masz rzucać, marnować ją, nie? Jest 8 level wbiłem. Dobra. Czy polecam tą grę? Wiecie co, jak ktoś ma się wykosztowywać na nią, to nie, to niech poczeka, czy ją rozwiną, ulepszą i tak dalej. Szczególnie jak ktoś ma... Ja się na chwilę co jest, Januszu, kurde, leszczyku? Ale już jest droższa. 20 chyba jakoś 4 euro kosztuje. Jest. 25 wtedy, bo przestanę... Halo, kim ty jesteś? Pod B się mówi, musisz kliknąć B. Jakiś ziomeczek tu podszedł do mnie, jakaś babeczka. Zamknę drzwi. Wiesz co, za drzwi to zawsze mi zamknięte. No witam, nie trzymam. Słychać mnie? No właśnie trzymam. Nic cię nie słychać w ogóle, musisz ogarnąć to, bo inaczej nie masz wstępu tutaj do nasze tereny, bo tylko ci co mają głos mają wstęp. Jest ważna komunikacja głosowa w tej grze i tyle, nie? No
się strzały porobić i level rozdać w ogóle. Aha, i ognisko. Mamy jakieś ognisko? No, stało tam przy bramie. Przy bramie stało. Na zewnątrz czy w środku? W środku, w środku. W środku. Zajebista jest ta brama, podoba mi się. Fajnie działa, fajnie się zamyka, nie trzeba kombinować za bardzo, żeby, wiecie, otworzyć, zamknąć. To jest najważniejsze. Dobra, mam to. Okej, okay, mamy to. Jedzonko zaraz będę miał. Widzę, że mi coś życie spada. Jest dobrze tutaj. Dobra, pod inwentory sobie zajrzę, bo miałem coś rozdać. Tak, mam 68 punktów. Dobra, jest kompas, jest carbonemis, sadl. Co to jest carbonemis? Carbonemis to jest żółw. Pulmon scorpius. Medium plot na tego. Water tank. Co to jest water tank? No to będzie żeby tak, no taki jakby beczka taka, żeby wodę ten mieć w bazie. A jesteśmy w stanie to zrobić? Czy to jak się to ma? Chyba to trzeba będzie rurami pociągnąć tą tam, żeby woda była. Robimy to? Nie, się mówi. Ktoś umie z was rury robić? Melman potrafi. Melman jesteś? Nie, Melmana nie ma, kurde, bo ja bym się mógł nauczyć, ale trochę mi się nie chce punktów marnować, ale no dobra, jak ten. Ja mam tą hatchet, idę i kompas mam ten tutaj. Dobra, to ja się nauczyłem water tank i zaraz zobaczę, co jest do tego potrzebne, wiecie, do water tank. Na 30 levelu będzie można latać na tym. Tak. Też będzie pistolet, tylko że bez tego. Czekajcie, gdzie jest water tank, bo nie widzę. Gdzie on się zrobił? Ty, nauczyłem się go, ale go nie widzę. Dobra, chodźcie, bo tu trzeba jedzenie, bo zaraz umrę. Wcześniej tak szybko nie schodzi, coś szybciej schodzi życie. Dobra. Water tank, gdzie jest water tank? No nie ma go tu. No wczoraj się nie pojawiały te rzeczy w tym. A, bo water tank trzeba mieć ten stół, ten smiley, żeby to robić. Znaczy to się, aha, to się w tym stole robi, tak? Tak, a gdzie on jest? A ten stół kosztuje 5 tam metal inglot i tego się inne, dlatego ja szukam cały czas tego metalu. W ogóle ja mam 4 metale, nie wiem skąd. Czyli mówisz, że to, a gdzie jest ten, a czy my tego w ogóle tego stołu nie mamy? No nie czy mamy, on już gdzieś stoi? Ja cały czas próbuję go zrobić. Aha, i tylko te wszystkie, to jest ten refining forge, rozumiem, czyli nie stół, tylko po prostu piec, tak? Tam jest piec i właśnie tego, bo chciałem metal przetopić na ten stół, ale to jedna grudka metalu to jest za mała, ktoś ma metal, niech tam wrzuci. A, smithy. Nie, to jest, nie, refining forge to nie jest smithy. Ale też jest ten, ale tam jest stół właśnie. A gdzie jest ten stół, na którym levelu? No. To jest. Nie mówię. Coś woła. Dobra, ja ten stół się... jest pod piecem, obok pikaksa. Halo? Już możesz mówić? Halo? No trochę cię słyszę, tylko cicho. Ojoj, to słabo. Nie wiem, jak to dać głośniej. A weź teraz coś powiedz. Halo, halo. Dalej gówno słychać, nie? No i kim jesteś? Przedstaw się. Jestem, kurde, Janusz, tylko coś mi zrobili i nie wiem, gdzie jestem. Jestem kobietą. A weź teraz coś powiedz. Halo, halo. No dobra, czyli jesteś kobietą Jane. Co ci zrobili? No właśnie byłem kiedyś Januszem i znalazłem się tutaj i nie wiem, co się dzieje. A czy ty chcesz wstąpić do naszego plemienia? A bardzo chętnie wstąpił. Żeby wstąpić do naszego plemienia, musisz nazbierać 500 drewna, wiesz o tym? Spoko, da się zrobić. No to zapraszam cię, Jane, jak będziesz miała już 500 drewna. Dobra.
Dobra, to czekamy na ciebie. Okej. Okay. Ty zostawiłeś tu moją ekstra na dworze? Kurde, niech błagam ich, niech oni zrobią w tej grze osobną głośność do gadania, osobną głośność do gry. No. No bo ja nie mogę zgłaśnić, nie słyszę typa, kurwa, zgłaśniam, to słyszę szumienie jakichś świerszczy, nie? Dopiero, żeby go usłyszeć. Masakra jakaś. Co jedna gra, to ma to samo gówno, nie? Tak samo jest w armii, wiesz. Chcesz słyszeć typów, to nie możesz, wiesz, bo ci nie da się tego zgłośnić zupełnie. Dobra. Idę zdobyć. Czyli mówicie mi, że to mamy problem, tak? Bo potrzebujemy... Gdzie powiedziałeś, że gdzie jest ten stół niby? To jest... Jak masz pickaxe metalowy, to w lewo. A, smithy cons... A, i żeby ten stół zrobić, też trzeba coś mieć specjalnego? No właśnie, trzeba mieć 5 metal ingot i ja właśnie za tym metalem cały czas biegam. A gdzie mamy ten nasz forge, w którym niby ten metal mamy mieć? Na tym, na samej górze jest, na fundamencie. Na samej górze mamy forge, to ja zanim do niego dojdę, to pościnam, pozbieram ten, skały. Może akurat wypadnie metal. Właśnie ja tam rzuciłem jeden, ale jeden to jest za mało, przynajmniej z 5 tam trzeba wrzucić. W konsolce możesz zmienić głośność voice chatu, a jak się go zmienia w konsolce? No Sleipnir? Hmm? Dodaj na Steamie do znajomych. Co? Dodaj na Steamie do znajomych na chwilę. Dodałem się. Tak? Nie znacie komendy na zgłośnienie voice chatu? Nie. Jak ktoś zna, to niech poda to. Wiecie co, 500 to i tak nie uniesie ten koleś, nie wiem, w jaki sposób on nam to przyniesie. Chyba, że partiami będzie nosił. Partiami nosił. No. Który Lipek przyniósł 200 i założył swoją własną tą grupę i chciał rozwalić nas, to go poskładaliśmy. Znaczy wiecie, no nie możemy sobie robić wrogów, bo nie da się rady w nocy pilnować tego, więc trzeba się pokojowo ze wszystkimi raczej. W dzień zniszczą bazę i... Koniec. Ale są ludzie, którzy pewnie będą jako jedyny cel, to mają tu przyjść w nocy i wiecie, nam zburzyć, nie? Czy znaleźliśmy, wiecie, jedną jaskinię żeśmy znaleźli, a nie możecie po prostu spojrzeć na mapę, gdzie są jaskinie? Na pewno ktoś już taką mapę zrobił. Właśnie ja sprawdzałem na telefonie i na tym, nie mogę znaleźć tego. Ale sprawdzę jeszcze raz, wpisuję tam ARK. Tylko, że pamiętasz, myśmy byli w tej naszej, w tej jaskini jednej naszej i tam wcale nie było nic, nie? Czekajcie, mówicie, że ten help. Nie ma czegoś takiego jak help. Nie wiem, wiecie co. WC Sounds mówią, że jest komenda. VC Sound. A może trzeba tym? Może trzeba sikierką wydobywać, a nie kilofem. Ktoś napisał, że znalazł cave'a pod wodą gdzieś. No ale pływaj pod wodą. Bardzo to pomaga, gdy jest pełno jakichś rzeczek i tych... Dookoła jest pełno wody. Oj, ale mi zagrywał, fuck. Co się dzieje, pogoda się... A nie, mapa mi się wczytała. No tak. W internecie też nic nie ma. Czy nie da się rozwalić kilofa, żeby z niego stal wypadła? Nie, prędzej można z paczek szukać i może z nich coś wypadnie, jakiś metal. Nie chcę korzystać z jakiegoś mięsożerca, bo mam naprawdę pełno mięsa surowego. Wiesz i nie co? Wiem, co z tym robić. Może mi by się raptor jakiś przydał, ale tak nie wiem, czy mi no się ja chce. No ja poluję na raptora, więc z chęcią mięso odgarnę. Dobra, to zapoluję jeszcze na brontozaura, będę miał prime meat, a to wrócę do bazy. Mówicie, że żeście wsadzili metal. Aha, ale tu nie ma w ogóle drewna, to jakby chcecie no, przydać. Ale, no, ale ktoś jeden z jedną sztabę metalu, ludzie, to chyba się tak nie da, wiecie. Wczoraj 100 drewna było i jakoś 3 godziny się to miało przetapiać i nie przetopiło się.
require wood, touch or spike powder to activate. Wszystko nie użyliście. Co tam było napisane? Light fire, no odpaliłem go. I jest jeden metal, no ale on się raczej nie przetopi jeden metal. Właśnie bo jeden to jest za mało. No jeden, no tak wygląda trochę, że jest za mało. Wracam do baz, zostawię swoje EQ i tym łóżkiem się przeteleportuję. Jedną, wiecie co bym spróbował jeszcze zrobić, bo taki metal to może być w miejscach na przykład przy tym kamieniu, który jest tam. Ej, wiecie co wam powiem, że brontozaur zaczął być groźny, bo mi już pół HP, znaczy dinozaurowi, już pół HP zabrał, jak z nim walczę. A czy mi tam co za muza się włączyła? Też pół. On ma akurat 28 level, a level jednak zmienia, bo po prostu mają większe staty, jeżeli chodzi o atak, życie i tak, tak dalej. Tak, tylko że wcześniej ten level tak miał średnie znaczenie, wiesz. Naprawdę był tak. Nie, dobra, bo umrę, nie biję się z nim, bo już mam mało HP. Zrobiły się groźno. Z łuku go cisnąłeś? Nie, raptorem. Dobrze. Raptorem po prostu. Aha. Że jedna osoba zabija sobie tego brontozaura. Dobrze, no, to znaczy, wiesz, takie czwarte poziomy to jeszcze mogę zabić, ale tu był akurat 28, to jak się na niego rzuciłem, to teraz żałuję. Mhm. I muszę uciekać, bo nie chcę raptora stracić. A dobra, drzwiami wyjdę, bo już chciałem na kozaka z bokiem skakać. Ja podejdę do tego świecącego kamienia i... W ogóle gdzie jest mój dinozaur? Ty, gdzie ja go zostawiłem? To i przed bramą. Tam tak? Się biłem. No, to głupio zrobiłem, przepraszam. Nie powinienem tak zostawiać tego. Kurde, w wodzie megalodon, a na drodze brontozaur, który mnie zabija. Nie mam jak uciec. Może umrzeć się brontozaur, macie ten raptor. Kurde, to zrób coś z tym mikrofonem, chłopie. Albo weź sobie na przycisk, Dominik, daj. No to nie chodzi, że na przycisk, masz coś zepsute. Ty gadasz i ci pierdzi ten mikrofon. Albo go widzisz. To Dominikowi. No wiem, wiem. Mógłby sobie dać po prostu na przycisk, wtedy by mu tak nie harczało co chwilę. Ja mam na wyciszenie... Ale mu nie czarczy co chwilę, mu harczy jak on gada. Strasznie szybko mi jedzenie schodzi, nie mam pojęcia czemu. No mi też zaczęło i jedzenie i picie strasznie szybko. Ta kompensata za wczoraj... Janusz syn Gimolka, Bob na nim jeździ. Bob to jest kto? Gimolek? No. No przecież masz ekipa na górze. Już co, nie wiem czy mam ten nick nad ja głową. Biały, słyszy go. A rzeczywiście. Kurde, teraz nie mogę znaleźć jednego raptora. No czemu ten Azur za tobą biega? Nie śmieję. Ja cię mogę tutaj te już pokazać. O kurde, nie wiem czemu Azur za mną, bo jak wiznąłem, wiesz? Fuck. Dobra, wrócę z nim później. No i to już jak jesteś blisko bazy, ja w sumie się teraz wracam, to mogę ci pokazać, gdzie wczoraj całą masę raptorów widziałem. Tylko nie wiem, no. Czy też dzisiaj będą. Znaczy w nocy te dinozaury się spełniły, nie? To nie będą. Dużo ich będzie. Znaczy no tak, ale wiesz, no to zawsze jak potrzeba, to ich nie ma. Kurde, teraz nawet do T-Rexa się boję podchodzić, a wczoraj to sobie dwa normalnie zabiłem. To ja podbiegam. Patrzę pod jeszcze jaki ma level. No dobra, na 23. Dobra, ja spróbuję tutaj coś. Te kamienie chyba się niczym nie różnią od tych kamieni gdzie indziej, wiecie? No zobaczymy. Uwolnić kurde tego. Pindola. Bo się utknął w kamieniu. Muszę go uwolnić. Z dwóch metali jeden inode. Boże, to gówno tu przyszło mi. Ja biegnę w swoją bazę z tym mięskiem już. To już jest na tesie? Jestem. Zrobisz mi te? Zrobisz mi... Wiesz, ty widzicie ten dom po drugiej stronie od naszej bazy? Jeszcze właśnie podjeżdżam tam. Tam jest ten, to było właśnie co niszczyliście. No, a masz skóry? No, no po co im to niszczyliście? To byli ci, co nas ci... Raś? No tak, a. Bandy Lipka. Tak bardzo niebezpiecznie, bardzo blisko bazy, w sensie bardzo blisko, na plaży obok zaczynają się ptaki pojawiać dość często.
Wiecie, będzie trzeba regulować ich po głowie w takim razie. Ogólnie zauważyliśmy to, że im wyższe my mamy poziomy, tym bardziej, tym więcej mięsożernych i wyższo levelowych dinozaurów się respi obok nas. Tak? No, jakby miało właśnie zależność od tego. Może i tak jest, kurde. Może to po prostu zbieg okoliczności. Kurde, ten Azor za mną poszedł, to jest denerwujące. Zresztą zgubił się gdzieś przed chwilą. Mamuty nie widzę na plaży nawet. Muta by można było oswoić. Skorpion mógłby się pojawić, ja bym chętnie skorpiona Skorpiony sobie oswoił. Skorpiony są bardzo blisko i to dość często. To ci mogę pokazać, tam gdzie... Tam na dole drabiny są. To już drobne się... Aż tak blisko już? Czapki nie mogę zrobić. Masz most rozbroj. Już widzę, jest. O! Dzięki. Wydaje mi się, że trochę zaczęły dinozaury lepiej z górek schodzić. Bo wcześniej to nie chciał w ogóle z górki zejść. Wiecie, co by się przydało zrobić, jakby już drewno było nam za dużo? Zrobić rampę tam na górę, znaczy z tej dolnej polanki na tą wyższą, żeby dinozaurami szybciej chodzić. No tak też okrążać ciągle to prawie. No, jak będziesz miał rampy, to można zrobić, tylko że to jest chyba trochę. Dobra, powiem wam tak, tu nie leci żaden ten metal. Tam co mi tu ten Azor przybiegł? Gdzie metal już szynkę włożę? Wsadź do pieca i go odpal, drewno tam zarzuć. A gdzie jest ten to będą ten dwa... No na samym górze. Szczycie. Czemu moja ex nie chce iść za mną? Trzy T-Rexy obok siebie, niedaleko naszej plazy. No, coraz daleko, coraz niebezpieczniej. Przyjdź ten, gdzie do mnie do bazy. Co to jest karma, nie? Biorę się go na pies. Parę go. Parę pies, chowam metale. Moje dodo zniknęło. Tygrysy szablonne na plaży obok. Oj, rozwalił mi się kilof i już go nie naprawię, bo pewnie do niego trzeba metalu, ile nie? Ten, ile na jedną dzidę potrzeba... Raczej jest, mam, metal skorbo. Wykopałem. Sikierką uderzając, więc jak coś, to bijcie sikierą. A ja też prowadzę swojego tego. Drugi metal wykopałem. Dwa metale wykopałem, ale czy to ma, myślicie, że to ma znaczenie, że się kopie blisko tego? Pewnie nie. Ja jak dropam te metale, to obok wody. Prędzej fart. Kto tego obok mnie? Weź slejpnik tam, zejdź i zacznij też kopać tu, może coś wykopiemy właśnie sensownego. Nie mam jak wyjść z tego, bo się zbagowałem. Chcę strzały, bo mi 17 dropnęło z tygrysa szablonego. Teraz będę. O, okej. Okay. Dobra, co? Tam wsadź do tych skrzynek w bazie. Siekierą? No wiesz co, siekierą kopałem i wypadł jeden i za chwilę wypadł drugi, z dużego kamienia. Ale to mógł być przypadek, bo już nic nie wypada. I na razie stone leci sam. Tego się nie da kopać. Tu na dół można o kurde, chyba spadłem właśnie. Ja pierdzielę, dobra. Chciałem się spytać, czy tu na dół można spaść, ale chyba będę musiał spaść, bo nie mam wyjścia przecież. Jak tam moje dinozaury na górze stoją? Tak, stoją, to obok mojego stoją. Wykopki metalu, to lubimy najbardziej w grach. Ktoś wkleił na czat mapę Cave Darkerek, dzięki. O, a my tam mamy łóżko. The Oh God, please don't kill me, Megalodon Cave. Widzieliście? My tam mamy łóżko po prawej u góry. Tak? Tak, dokładnie tam, gdzie na tej mapie ktoś zaznaczył jaskinię. Mówiłem, że na tej wyspie coś musi być. To jest pod wodą tam, czy gdzie? Ja tam się tepnę zaraz. Tu są raptory dwa. Ja tam swoim zjadę. Coś tam biega pod ten, pod bazą. Nie. Patrzę, że jakiś golas, nie? Ej, tu ktoś jest, ten nieznajomy. Ej, to ja, spokojnie. A ten koleś, co miał zebrać drewno, to je zbiera, czy nie? Dominik, nie wiem, czemu nie jestem? Czemu nie jesteś w tym planie naszym? No bo nikt mnie nie dodał. Bo drewno miałeś zbierać. No właśnie, nie było tak, Dominik? No zebrałem. Dałem no nie wiem, a tak ty niepewnie to mówisz, jakbyś wcale nie zebrał. Czyli Dominik ma wczoraj tam 200 przyniósł 300.
co jak to Sleipnir wygląda tutaj? Ety, tam coś pływa, albo wystaje tu głowa. Tak, Dominik coś wczoraj przynosił. Może z podwodnej skały coś wypadnie, czekajcie. Megalodon. Mam dziwne wrażenie, że jednak skała to skała. Poziom trudności rośnie ze wschodu na zachód. Na zachodzie są same raptory, T-rexy, ory, skorpiony. Do tego wszystkie mają jakieś... Co? To pierdzielenie, wcale tak nie jest. My jesteśmy, że tak jest, nie ma. Gdzie tak jest napisane? Na pewno tak nie jest. Wystarczy, że się wchodzi w głąb wyspy i od razu poziom trudności rośnie. Zresztą u nas tu nic nie było groźnego, a teraz jest pełno. Tym bardziej, że wczoraj ze Sleipnirem okrążyliśmy całusieńką wyspę dookoła i jakoś nie zauważyliśmy jakiejś zmiany. A dzisiaj znowu reset mapy? Na połowę mapy odkryłem. Kuzma napisał: jak oswoicie sobie takiego dinozaura całego w kolcach, który uderza ogonem, to łatwo nim wydobywać metal, uderzając w te czarne kamienie przy wodzie. No ktoś już tak pisał, Ros. Co to są czarne kamienie? Dlatego na tego dinozaura trzeba mieć siodło. No tak, wiem właśnie. Żyle by pewnie jakieś. A ktoś sprawdzi, jak ten dinozaur się nazywa. Wikipedia dinozaurów. O, dwa metalu mi tu wypadło z tego. No to już mam całkiem sporo. Powiem wam, że już całkiem sporo mam tego metalu. Już chyba z 5 kawałków znalazłem. Ale żeby... Tutaj te dwa... Weź Azora ze sobą? Weź Azora. Rozpaliliście piec? Tak, ja tam też. Ale narzuć tam dużo tego, dużo drewna, nie? Co nam z tego, że nawet byśmy takiego dinozaura oswoili, skoro nie mamy siodła na niego? Teraz mi sikierka pęknie. Wiecie co? Mam dużo metalu. Kolejny metal znalazłem. To ja podjadę twoją ex tam podbiec. W sumie możesz do mnie podbiec, ja bym ci dał metal, byś go zawiózł do pieca. A okay, ja tu jeszcze spoko. Trochę bym podbiec. Kurde, zasłania mi trawa. Że można na przykład dinozaurem wracać do bazy samemu. To przyciska sobie, że wróć do bazy i on wraca. To by się przydało. Nic nie widzę, kurde. Mięso. Mam dwa metali. Wiesz, co, przetopił się? No, metalu raczej. No to widzicie, ja już mam 6 w plecaku, czyli będziemy mieli kolejne. Co my chcemy zrobić? Nie zmarnujcie tego, nie? Nie jaką dzidę, No ale dzidę się psują, to pokażę sobie zrobić. Ale psują się dzidy. Dzidę trzeba mieć stół do robienia tej dzidy. Nie róbcie żadnych dzid, to jest nic nie warte, przecież dzida wam się zużyje. Są super te metalowe dzidy. No są super, ale jak masz metal na nie, a nie jak masz 3 sztaby i co zrobić? Zróbmy dzidę, jedna osoba będzie biegać z dzidą. Psuje czy się nie psuje, bo ktoś mówi, że psuje się, ale się nie łamie, rozumiesz? Psuje się jak zwykłe narzędzie, ale się nie łamie, no. Ale się psuje, zabijesz nią kilkanaście dinozaurów i będziesz musiał nową zrobić. Skąd znajdziesz metal na dzidę kolejną? Jakby się nie psuło, to już żeby naprawić, żeby naprawić kilof albo sikierę, potrzeba jedną sztabę. Nie, 4 sztaby, żeby sikierę naprawić. Rozumiecie? 4 sztaby. Nie opłaca się w ogóle tych narzędzi robić. O, Melman! Bo nie będzie ten... Bo nie będzie... I takich nie naprawimy, nie? Chyba, że znajdziemy duże źródło metalu. Wprowadziłem ci tą twoją ex i tego, drobni metal. No. A ja wejdę. Dobra, zróbcie ten stół najpierw. Ile on potrzebuje metalu? Ja zrobię ten stół. O 5 iglotów trzeba potrzebuje. I też go tam rób na samym szczycie przy tym kowadle, nie? Iglot 5, 50 stone i 30 uda, to mam. Masz, a masz tym ignotów tyle? No nie, no właśnie tego chcę ten metal przetopić, bo czekam obok ciebie, żeby go zawieźć. Walte bardziej srebrzyste, myślicie, nie wydaje mi się, żeby jakikolwiek tu był. Nie, aha, nie. Ja ci mam dać metal, ty do mnie mówisz, dobra, już ci daję, sorry. Bierz szybko, żeby ci nie wpadł pod planszę. Tutaj tego, Arnold stoi. Mówicie, że które są bardziej srebrzyste? Może ten jest bardziej srebrzysty? Nie ma nic do rzeczy. Też mi się wydaje, że nie. Chociaż z tych małych mi chyba nie wypadł jeszcze ani razu metal. Ma chyba nie, znaczenie, bo z normalnym przecież nie leci ani razu. Normal, mi leciał metal, tam nawet na plaży mi leciał, wiesz. Na plaży też wyleciał, ale tylko raz. A tu mi całkiem sporo tego metalu. Melman został zabity, Melman. Chyba że się sam zabił. Co zrobiłeś? Melmana nie ma na fejsie, bo... No nic, może prawda jest taka, że po prostu... O kurde, jestem przeciążony. Coś muszę wypieprzyć, może kamienie wywalę. Czułam też, no jak zaczął opadać, to automatycznie się napełniły wszystkie bukłaki? Tak, nie, napełniają się. Bukłak. No. Ale automatycznie teraz, tak jakbyś pił. Nie, naciskasz na te bukłaki. A nie, no bo teraz zaczął opadać i automatycznie wszystkie mam pełne.
Zobacz, jaki ten Azor jest wolny. Z tych ciemnych skał kopi metal, ale tu nie ma, nie widzę żadnych ciemnych skał. Dla mnie wszystkie są takie same. No ta jest jasna, ta jest trochę ciemniejsza, ale czy ona, czy akurat z niej ma coś lecieć? Nie wydaje mi się. Chociaż flint wypadł, normalnie flint nie wypada siekierką, tylko to rzadko. Wypada. Ej, ale powoli, tą metalową to się szybko kopie. On chyba więcej dropi jak się tym metalową. Co ten metal robi? No właśnie, co robi? Może się teleportuje, nie wiem coś. Tam było, że od T-Rexa. Na Steamie piszą, że po metal najlepiej co? Chodzić na te góry wysokie. Nie wiem, można zrobić wyprawę na wulkan jakiś. Nie, byłem w górach, kopałem ten metal przy tym wulkanie, kopałem ten kanał przy tym wulkanie, jakoś nic nie dostałem, tylko sam flint dostałem. Może kilofem, bo ja kopię siekierą i to tak w miarę wypada trochę nawet. To ta jest czarna, nie? Ta jest taka czarniejsza, ale to wcześniej też taką skopałem. Oczy na 40 levelu podobno jest siodło na niego i się nazywa jakiś Ankylosaurus. A, Ankylo. No tak, Ankylo. Ja mam 30 taki level. Jeży, co ostatnio trzymał. I że on niby, w nim można metal łatwiej wydobywać. Dobra, ja już stąd wracam, ja już się nakopałem. Będziemy mieli tych sztab wystarczającą ilość dla stu? No chyba tak, masz tam 6, mówisz? Wracam na górę, już zaraz. No tak, ja miałem 6 tych, czyli 3 sztaby. Cały problem polega na tym, że nie mamy więcej, ja bym chciał zrobić, no bo jeśli mamy tych sztab tak bardzo mało, to róbmy z nich rzeczy, które się przydadzą, czyli na przykład właśnie tą studnię byśmy mogli zrobić, nie? No chyba do studni nie trzeba metalu, tylko tam na stół trzeba tak? metal. No to zrób stół, zobaczymy. Mam nadzieję, że nie trzeba do studni metalu i zrobimy sobie studnię. To było trochę głupie, jakby do studni trzeba było metal. Wiesz co, no nie do końca, bo... Macie jakieś jagódki, bo mi się dinozaur głodny zrobił? Ja nie mam, ja tylko mam mięso. To. Darkerek znalazł kordy do kolejnej jaskini. To niech wrzucają mi ten, niech to jakiś... A skąd ten koleś ma kordy? Aha, i co, ją trzeba odkopać, tą jaskinię? Ona jest kamieniami zawalona? A to ciekawe. Pochowane. Dobra, moi drodzy, wracamy do naszej bazy, żeby... Spróbujemy zrobić studnię, no. Spróbujemy zrobić studnię. Patrzę, co jest.